Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przejdziemy do pytań bez tematów tabu. Wiem, że uwielbiacie tę serię, dlatego bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszego pytania. Co z twoją pracą i dlaczego jeszcze do niej nie poszłaś? Słuchajcie, to pytanie trochę z biegiem czasu zaczęło mnie irytować z tego względu, że ja pracę posiadam. Wiem, że te pytania się pojawiły z tego względu, że sama poniekąd zaczęłam ten temat, mówiąc wam, że wyjeżdżając za granicę, mimo mojej pracy też w social mediach, ja chciałabym zacząć pracę tutaj za granicą. Zaczęłam ten temat i tak naprawdę dla was jest to niewyjaśnione. Domyślacie się cały czas, czy podjęłam się tej pracy. Ja pracę cały czas posiadam. Wiele z was myśli, że tak naprawdę influencer to nie jest praca. I okej, nie każdy musi mieć taką świadomość. Natomiast praca w social mediach jest to praca, po prostu jest to praca. Niektórzy zarabiają mniej, niektórzy więcej oczywiście, w zależności od zasięgów. Ja traktuję to też jako moją pracę, jest to mój główny dochód tak naprawdę. I powiem wam, że mi się bardzo dobrze żyje. Okej, zapytacie, skoro dobrze ci się żyje, masz świetną wypłatę, to dlaczego chciałaś zacząć pracę za granicą? Słuchajcie, jesteśmy tutaj za granicą w takim celu, żeby zarabiać jak najwięcej. Głównie tutaj wyjechałam dla mojego chłopaka, z racji tego, że moja praca jest bardzo elastyczna i tak naprawdę mogę ją wykonywać z każdego miejsca na świecie. Dlatego stwierdziłam, że to wyjście będzie najlepsze i tak naprawdę pracując w social mediach również w tym czasie mogłabym zacząć inną pracę, bo to aż tak bardzo, jakby mogło się wydawać na początku, mogłoby nie kolidować. I po dłuższym zastanowieniu pomyślałam sobie, że idzie grudzień i będę tutaj z wami szczera, idą vlogmasy. I to jest przepiękny czas świąteczny, który ja bym chciała celebrować, a przede wszystkim wam pokazać, jak my ten czas spędzamy. Przy podjęciu się pracy już wcześniej, czyli na przykład od listopada bądź grudnia, te vlogmasy naprawdę byłyby bardzo rzadko. Grudzień, nie wiem czy o tym się głośno mówi, to jest najlepszy okres, jeśli chodzi o pracę w social mediach, między innymi właśnie na YouTubie, głównie na YouTubie, jest to najlepszy okres zarobkowy w całym roku. Dlatego myślę, że byłabym troszkę niemądra, gdybym poszła do pracy, wiedząc, że uwielbiam nagrywać, ta praca sprawia mi ogromną przyjemność, satysfakcję przede wszystkim, bardzo się w niej spełniam. Wy uwielbiacie oglądać vlogmasy, dla mnie to jest naprawdę bardzo dobry przychód. I wiem, że nikt tutaj w pracy za granicą nie dałby mi takiej wypłaty, takiego wynagrodzenia, jak właśnie praca na YouTubie, w szczególności w grudniu. Dlatego, moi drodzy, proszę, żebyście już nie pytali się o tą pracę, nie poganiali mnie, bo ja się czuję, jakby tysiące osób zaganiały mnie do pracy, a ja tak naprawdę tą pracę mam, wy między innymi tą pracę oglądacie. Nie jest też również wykluczone, że tej pracy się kompletnie nie podejmę. W grudniu chcę się skupić na właśnie pracy w internecie, bo grudzień to jest, tak jak wspominam, bardzo fajny czas dla twórcy. I dlatego na tym chcę się sfokusować pod koniec tego roku. Oczywiście już bardzo intensywnie zastanawiam się nad pracą w przyszłym roku. Mam jeszcze trochę czasu, dlatego to jest super, że mogę w tym czasie sobie przemyśleć, jak chciałabym, abym mogła sobie uporządkować tą pracę w internecie, tak żeby za bardzo nie utraciła, bo w jakimś sensie będzie mnie tutaj mniej, co oczywiście mnie bardzo boli, bo uwielbiam to, co robię. A wydaje mi się, że w życiu trzeba robić to, co najbardziej się lubi i co sprawia wam radość. Jednak w pracy spędzacie większą część swojego życia. To jest większa część naszego życia, będąc w pracy, dlatego fajnie robić to, co się lubi. Nagrywanie mi sprawia ogromną radość. Nie narzekam. Dlatego na ten moment skupiam się na internecie, a od przyszłego roku muszę sobie to uporządkować, jak będę chciała to podzielić, aby też moja praca tutaj nie ucierpiała na tym, bo tą pracę traktuję jako priorytet. Nie uważasz, że zbyt liczysz kalorie? Wygląda to na zaburzenia odżywiania. Bardzo dużo takich wiadomości dostałam po jednym z ostatnich filmów. Zauważyliście, że bardzo często na filmach wypowiadam różne kalorie przeróżnych produktów, co niektórych może razić, czy wydawać wam się to jako pewne zaburzenie. Uważam, że w aktualnych czasach zaburzenia odżywiania są za bardzo nadużywane, nawet jeśli mogłabym tak stwierdzić, nie diagnozując tego. Uważam, że jest to bardzo poważne stwierdzenie. Faktycznie, na pewno w jakimś czasie mogłam mieć niezdrową relację z jedzeniem, czy nadmiernie chciałam się odchudzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam, że liczenie kalorii to poniekąd nie jest nic złego. Mam nad swoim życiem pewną kontrolę. Uważam, że złe byłoby to, gdybym tak naprawdę nie sprawdzając tych produktów jadła co tylko się da. Ja uwielbiam mieć nad swoim życiem kontrolę, więc pozwólcie, że ja te kalorie będę liczyła.
poprosiła. Okej, tylko że te produkty, które ty jesz, to nie zawsze mają dobry skład. Zgodzę się tutaj z wami. Nie jestem dietetykiem, nie jestem ekspertem. Broń Boże, wam nie mówię, żebyście czerpali ze mnie inspirację, jeśli chodzi o ożywienie. Totalnie nie. Nie znam się na tym. Natomiast wiem, jak liczyć te kalorie i kiedy mam taką możliwość i kiedy mogę coś policzyć, to wolę policzyć, niż napychać się niepotrzebnymi ilościami kalorii. I uważam, że to w moim życiu sprawiło, że mam nad swoim życiem większą kontrolę, jestem bardziej zdyscyplinowana i gdzieś tam tego pilnuję i nie zmienię tego, słuchajcie. Nie uważam, że jest to jakieś ogromne zaburzenie. Po prostu zarówno ja, jak i mój Gracjan liczymy. Staram się nie jeść aż tak bardzo dużo i uważam, że fajnie, bo mamy nad tym wszystkim kontrolę. Jak radzisz sobie z myślą, że nie wszyscy cię lubią? Powiem wam tak szczerze, że totalnie nie przykuwam do tego żadnej uwagi. Totalnie nie skupiam się na tym również, co ktoś pomyśli, kiedy nagrywa w miejscu publicznym. Robię swoje, idę po swoje, nie zważając na to, co mówi ktokolwiek, tym bardziej z otoczenia, które nie jest dla mnie ważne, kiedy tych ludzi nie znam, kiedy nie są moją rodziną. Totalnie te opinie biorę po prostu na bok, nie interesuje mnie to. Tak samo robię z komentarzami, które mi się po prostu nie podobają, to je usuwam. Nie chcę mieć takich ludzi w swoim życiu, nie chcę mieć takich odbiorców, którzy karmią się po prostu negatywnymi komentarzami, którym sprawia to satysfakcję, bo wydaje mi się, że jest to bardzo przykre i myślę, że ta osoba również by nie chciała, aby sprawiono jej właśnie przykrość. Jak mi się z tym żyje, słuchajcie? Nawet powiem wam, że jest to okej, bo jeśli bym była bardzo uniwersalna i każdy by mnie lubił, to znaczy, że po prostu niczym się nie wyróżniam i jestem po prostu zwyczajnie nudna. A w jakimś sensie sprawiam kontrowersje, ludzie mają przeróżną opinię na mój temat i ja jestem wolna od tej opinii, bo tak naprawdę każdy ma prawo mieć swoją opinię na danego człowieka chociażby. Nie da się wpasować w każdego gust, w każdego kryteria. Wszyscy jesteśmy inni i to sprawia, że jesteśmy w jakimś sensie wyjątkowi. I ja tak samo nie będę docierać do każdej grupy odbiorców, bo mam na przykład inne zdanie na jakiś temat niż ta osoba. Czy ta osoba nie musi się utożsamiać ze mną? Powiem wam, że to jest naprawdę okej. Dziwne aż by było, gdyby każdy mnie lubił, bo to by znaczyło, że jestem po prostu uniwersalna, zwykła, nudna. Więc powiem wam, że dobrze mi się z tym żyje. Ja też nie staram się wpasować we wszystkich. Po prostu jestem sobą. Jednym się to będzie podobało, drugim nie będzie się to podobało. To jest naprawdę bardzo okej. Nawet nie chcę tego zmieniać. Zaakceptowałam to i jest to rzeczą normalną. Czy paliłaś kiedyś papierosy? Nigdy, słuchajcie, nie zapaliłam ani jednego papierosa, nigdy nie miałam go w buzi, że tak powiem, i nigdy mnie też nie kusiło w tą stronę i bardzo się cieszę, jestem z siebie dumna, że byłam na tyle silna, asertywna, aby odmówić. Wiecie, w młodych latach jest to bardzo łatwo, taką pokusę, ponieważ jest to okres buntowniczy, każdy chce spróbować czegoś nowego i w moim towarzystwie wiele osób też paliło, natomiast mnie nikt nie był w stanie namówić i uważam, że fajnie, bo miałam w tym temacie swoje zdanie. Też nigdy jakoś, kurczę, powiem wam szczerze, nie miałam takiej potrzeby, więc stwierdziłam, po co? Nie muszę być tak jak wszyscy i totalnie jest mi do tego bardzo daleko i wydaje mi się, że nigdy w życiu nie zapalę papierosa, bo no nie widzę w tym sensu, to nie jest nic dobrego. Wam też, kochani, odradzam. Jakikolwiek nauk jest po prostu zły, a papierosy tym bardziej kurczę, to śmierdzi, to brzydko pachnie. Mi się również to nie podoba, jak dziewczyny palą papierosy. Wydaje mi się, że mojemu chłopakowi również by to się nie podobało. Dlatego bardzo mnie to cieszy, że byłam na tyle asertywna po prostu, żeby odmówić i nie spróbować. Sprytnie przechodzimy do kolejnego pytania. Czy odczuwasz zazdrość z powodu założenia kanału przez siostrę? Czy nie ma między wami rywalizacji? Kochani, tak naprawdę jestem przeszczęśliwa, że zaczęła vlogować i fajnie, że mogę w jakimś sensie dołożyć chociaż małą cegiełkę do jej sukcesu, aby dotarła do większego grona odbiorców i nie widzę nic w tym złego, skoro sprawia jej to również radość, lubi to, więc czemu miałabym być zła? Słuchajcie, jesteśmy siostrami, wydaje mi się, że gdyby między nami była rywalizacja taka niezdrowa czy zazdrość, to nie mogłabym to nazwać szczerą relacją i wydaje mi się, że prędzej czy później by coś między nami nie grało. A pewnie zauważyliście, że my siebie bardzo wspieramy, czy to w internecie,
A my o tym wiemy, że w życiu prywatnym również tak to wygląda. Zawsze jak pojawi się nowy film na mojej siostry kanale, ja staram się to udostępniać, czy to na kanale nadawczym, czy na moim Instagramie. Uważam, że naprawdę poczynają fajne kroki w internecie. Jacek również się fajnie sprawdza przed kamerą, są bardzo autentyczni, bardzo naturalni. I w momencie, kiedy słuchajcie, mieszkam za granicą teraz, to jestem sama bardzo ciekawa, co się u nich dzieje, bo nie zawsze mamy czas, żeby pogadać przez ten telefon. Włączam sobie film i fajnie, bo jestem na bieżąco. Dlatego jak najbardziej zawsze będę je kibicowała i wiem, że tak samo gdybym ja zaczynała swoją drogę w internecie, a ona by była przede mną, to również by tak samo się zachowała. Dlatego nie widzę nic w tym złego. Sama ją bardzo lubię oglądać, dlatego tym bardziej będę Wam ją polecała. Dlaczego się rozstałaś z Gracjanem? Pewnie pytacie się o ten czas, kiedy byliśmy razem już dawno, dawno temu. Ostateczną decyzję podjęłam ja. Była to kumulacja przeróżnych zdarzeń w naszym życiu. W ogóle my przeszliśmy bardzo ciężką drogę. Nie wiem, czy kiedykolwiek Wam o niej opowiemy, ale może jak będzie okazja i się bardziej otworzymy wspólnie z Gracjanem, to Wam opowiemy, bo uważam, że prawdziwa miłość tak naprawdę przetrwa wszystko i chyba tak było właśnie w naszym przypadku. My byliśmy zawsze związkiem, który miał bardzo dużo ciężkich sytuacji w swojej relacji, bardzo dużo prób, bardzo dużo poważnych i ciężkich rozmów. I powiem Wam, że w tym momencie nigdy nie było lepiej, jak jest teraz. Jestem z nas strasznie dumna. Dlaczego się rozstaliśmy? Wydaje mi się, że głównym powodem było to, że patrzyliśmy w dwóch różnych kierunkach. Wiadomo, że te kilka lat temu byliśmy jeszcze młodsi, Gracjan jest facetem. No i gdzieś tam ja uwielbiałam rozmawiać na poważne tematy, już w tamtym czasie planowałam, ja w ogóle chciałam planować, bardzo dużo chciałam rozmawiać o naszej przyszłości. Gracjan nigdy na ten temat nie potrafił ze mną rozmawiać, zawsze kiedy zaczynałam temat, co będzie kiedyś, jak widzę naszą przyszłość, że widzę ją tak czy tak, to zawsze urywał temat i po prostu nie chciał rozmawiać. Uważam, że komunikacja to jest podstawa w związku i też bardzo się nie podobał jego styl życia, który on prowadził. Jego otoczenie też nie do końca zawsze mi się podobało. Uważałam, że nie zawsze wybierał dobrą drogę w swoim życiu. To powodowało u nas największe kłótnie, czyli gdzieś tam te różnice patrzenia w przyszłość i styl życia tak naprawdę w tamtym czasie, gdzie ja byłam trochę bardziej spokojniejsza, chciałam z nim spędzać jak najwięcej czasu, a on jednak nie stawiał mnie na tym pierwszym miejscu i cieszę się, że mimo wszystko mieliśmy dłuższą przerwę, kiedy nie byliśmy razem, bo zarówno on, ale i ja też, słuchajcie, bo wiadomo, że ja bez winy też nie byłam. On pewnie nie rozumiał wielu kwestii i mojego punktu widzenia na pewno też nie rozumiał. Dlatego wydaje mi się, że na dobre nam to wyszło, bo spotkaliśmy się w końcu w tym punkcie, w którym wspólnie planujemy, zamieszkaliśmy razem. Jestem na pierwszym miejscu u niego, on jest u mnie na pierwszym miejscu. Gdyby tak nie było, to na pewno nie wrócilibyśmy do siebie, gdybym wiedziała, że dalej stoi w miejscu, w którym stał kilka lat temu. Ja uważam, że relacja powinna ciągnąć w górę. Fajnie, że dużo rozmawiamy, planujemy wspólne nasze życie, nie jako ja i on, tylko to już jest nasze wspólne. I właśnie o to mi zawsze chodziło i cieszę się, że tak jest. Bardzo się cieszę, wiecie? Wydaje mi się, że ta przerwa akurat w naszym przypadku była konieczna, żeby on dojrzał do pewnych kwestii. Ja oczywiście też. Żeby w naszym związku był taki balans, spokój, harmonia i żebyśmy potrafili się ze sobą komunikować. Czy mieszkanie z Gracjanem zbliżyło Was do siebie, czy wręcz przeciwnie, oddaliło? Jezu, jak najbardziej nas przybliżyło. Nie sądziłam, że aż tak dobrze będzie nam się razem mieszkało, a naprawdę się obawialiśmy, bo jednak skoczyliśmy na głęboką wodę, mając bagaż doświadczeń z przyszłości ze sobą. Postawiliśmy na tak odważny krok, kiedy nikt w nas nie wierzył. My uwierzyliśmy w siebie sami tak naprawdę i wyszło nam to naprawdę na bardzo, bardzo duży plus. Jestem z nas dumna, bo naprawdę nasza relacja wskoczyła o kilka leveli wyżej, jeśli chodzi o przeróżne płaszczyzny, naprawdę. Nasz związek jest bardzo dojrzały i chyba nigdy tak nie było, więc naprawdę super. Obowiązki też już zostały podzielone. Mogę nawet Wam zdradzić, czym się na przykład dzielimy. Moim obowiązkiem w domu jest na przykład pranie. Gracjan nie robi tego prania, ja się nim zajmuję, natomiast on zawsze wynosi śmieci, kiedy ja nigdy tego nie robię. A jeśli chodzi o zmywanie, zmywarkę, sprzątanie, takie ogólne, czyli odkurzanie czy mycie podłóg, to robimy to wspólnie, zamieniając się, tak aby
ktoś nie robił więcej po prostu, tylko żeby to faktycznie było pół na pół, żeby nikt nie był poszkodowany i naprawdę bardzo fajnie w tej kwestii się dzielimy, co też bardzo działa na korzyść wspólnego mieszkania i myślę, że to był naprawdę strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o skok na głęboką wodę, dlatego kochani, czasami w życiu trzeba ryzykować, nawet jeśli wydaje nam się, że to jest zmiana o 180 stopni, ale jeśli serce Wam tak podpowiada, to naprawdę idźcie za głosem serca, a na pewno nie pożałujecie, a przynajmniej spróbujecie i będziecie wiedzieć, że nie macie czego żałować, bo spróbowaliście, więc naprawdę uważam, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, mieszkając razem. Czy miałaś osobę, która przez Twoją większą rozpoznawalność nagle chciała się do Ciebie zbliżyć z dawnych szkolnych lat? Jedna sytuacja bardzo dała mi do myślenia, patrząc na aktualne poczynania tej osoby. Jest to dla mnie trochę przerażające, ale wydaje mi się, że ktoś taki był, kto mógł mieć wobec mnie nieszczere intencje, komu również spodobały się moje działania. Gdzieś tam na początku wydawało mi się, że jest ta osoba bezinteresowna, ale gdzieś tam pewne sytuacje trochę zaczynają mi uświadamiać pewne sytuacje. Nie jest to fajne, jest mi bardzo z tym dziwnie. I wiem, skąd mogły być poszczególne pewne działania, skąd mogły wynikać pewne oznaczenia, czy tego typu sytuacje. Wydaje mi się, że trafiłam w punkt, jeśli chodzi o cel tej osoby, natomiast no co, jest to z jednej strony przykre, ale z drugiej strony nie mam z tą osobą kontaktu, jest mi już ona bardzo obojętna. Tak naprawdę mimo wszystko życzę każdemu bardzo dobrze, natomiast takie sytuacje czasami dają bardzo do myślenia i powoduje to we mnie głębsze refleksje i wtedy zdaję sobie sprawę, że naprawdę w życiu nie można być bardzo ufnym, bo tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ta osoba się odzywa, szczególnie już teraz w tej sytuacji, czy ma naprawdę coś na celu, czy chce się czegoś dowiedzieć, czy chce mieć z tego jakieś korzyści. I tak naprawdę mam wiele nauczek ze swojego życia i może jestem uprzedzona, ale jak widzicie, wiele sytuacji się składa na to, że mam wyrobioną taką opinię na ten temat. A przynajmniej jest to jakaś lekcja, aby po prostu takich osób już nie mieć w swoim życiu i niech idą po prostu swoją ścieżką. Taką ścieżką, jaką wybiorą, no to taką ścieżkę, jaką wybiorą, to ja po prostu życzę powodzenia, szczęścia, ale już na takie osoby nie ma miejsca w moim życiu. Koniec, kropka. Kochani, dziękuję bardzo Wam za te Q&A. Słuchajcie, to jest przedostatni film w listopadzie i ruszamy z Vlogmasem, także mam nadzieję, że będziecie z nami. Na dniach jedziemy nagrywać intro, także bardzo się cieszę. Trochę ze mnie taka Zosia Samosia, bo będę robiła to intro sama, ale mam nadzieję, że wyjdzie i mimo wszystko Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym filmie i czy czekacie na Vlogmas. Bo ja bardzo i fajnie, że jesteście kochani. Widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Całuję Was mocno i pa, pa.